tej chwili wygrały 18 wyścigów. On jest poza ścisłą czołówką. Prowadzi Andrzej Walicki przed Markiem Nowakowskim i Adamem Wyżykiem. Konie z tych stajni wygrały po 24 razy. Ale uwaga, mamy sygnał do startu. Tutaj start jest dość ważny. No i zobaczymy. Nieźle faworyzowana ruszyła, Bobra. Ona jest na pierwszej pozycji, ale tam do przodu przeszła niosąca się Elenia. Elenia pod Emilem Zachariewem na drugim miejscu. Bobra, tam widzę, jest Zonaria na miejscu trzecim, a na czwartym galopuje Ardea pod uczennicą Martą Bryk. Stawkę zamyka Elmisti, dwie debiutantki, przed nią także Harda, która ruszyła nie najlepiej, ale na razie jakoś galopuje jeszcze w miarę przyzwoicie. Tam mocno jechana Zonaria, Zohra jest, przepraszam, także w czołówce, a Zonaria galopuje na miejscu drugim, to klacz ze stajni Krzysztofa Zawilińskiego. Ona jest w tej chwili druga. Bardzo lekko idzie Ardea na miejscu czwartym. Proszę spojrzeć, powstrzymywana przez Amazonkę, ale jeszcze ma troszeczkę dystansu. To tak te debiutantki nie bardzo. Raz do przodu, raz do tyłu. Tutaj widać, że dżokeje mają spore trudności do te trzy ostatnie konie. Ale widzę, że Harda dochodzi do stawki całkiem już przyzwoicie, galopuje pod Mirkiem Pilichem. Proszę spojrzeć lekko. A na razie pierwsza jest Elenia przed Zonarią. Elenia, Zonaira, Zonaria, dalej troszeczkę bujana Bobra, pozostałe konie i również lekko galopuje Harda. To byłaby niespodzianka, ale zobaczymy. Na razie Elenia, pozostałe klacze rozpoczynają finisz. Rozpoczyna przy wewnętrznej, a tutaj polem dobrze galopuje Ardea, dobrze galopuje także Zohra, no kilka klaczy jest w walce, a przy wewnętrznej przeszła doskonale Bobra i ona objęła prowadzenie. Bobra i ona prowadzi, Zonaria finiszuje polem, oj to, ale przed nią jeszcze całkiem przyzwoicie również idzie Ardea. Na razie ucieka, próbuje uciekać Bobra, będzie ją atakować Zonaria, która jest debiutantką, czy da radę, tylko te dwie klacze się liczą. Bobra i Zonaria, do celownika jeszcze 50 metrów. Bobra, Zonaria i za chwilę celownik. Bobra wygrywa, druga Zonaria, trzecia Ardea, czwarta, przepraszam, to nie była Zonaria, tylko to była Zohra, oczywiście klacz ze stajni pana Jana Głowackiego. Przepraszam.